Kochani, przychodzę z kolejnym filmem o tym, czego nie robić w procesie uzdrawiania matczynej rany. I zacznę od podzielenia się kawałkiem swojego doświadczenia, swojej historii, kiedy ja uzdrawiałam matczyną ranę i wiedziałam już, że bardzo chcę się w ten proces zaangażować, chcę go zrobić tak konkretnie i że to jest teraz jakaś ważna część mojego życia. Już umiałam nazwać, wiedziałam, na czym polega toksyczność, relacje z matką, wiedziałam, co mi się trudnego przydarzyło. Umiałam też rozpoznać potrzeby mojego wewnętrznego dziecka. Wiedziałam dobrze, czego mi brakuje, jak bardzo czułam się w dzieciństwie i nadal w dorosłym życiu niewidziana, niekochana, niechciana, nieakceptowana itd., itd. I co robiłam? Czułam wyrzuty sumienia, miałam poczucie winy, że ja siebie wspieram, sobie pomagam, podczas gdy moja mama nic nie robi i nadal jest w swoich różnych toksycznych, trudnych schematach. Więc co robiłam, kochani? Próbowałam ją namówić i przekonać do tego, żeby ona też uzdrawiała swoją matczyną ranę. I tłumaczyłam jej, jak ważny jest to proces, jak wartościowy jest to proces, ile daje, o co tak naprawdę chodzi w tych relacjach matka-córka. Nawet analizowałam jej, próbowałam analizować jej relacje z jej matką, czyli z moją babcią i tłumaczyłam jej przeróżne rzeczy, oczekując, że ona zacznie robić to samo, co ja. I liczyłam na to, tak naprawdę, że uzyskam w ten sposób pewien rodzaj pozwolenia od niej. Tak jakby jakaś część mnie potrzebowała usłyszeć od niej: brawo, że to robisz, trzymam za ciebie kciuki, ja też to zrobię i znowu będziemy takie właśnie szczęśliwe razem i uzdrowimy się tak, że ani mnie to nie dotknie, ten proces, ani ciebie, w ogóle to nie wpłynie na naszą relację. Ja ciągle chciałam mieć w niej przyjaciółkę, kogoś bliskiego, kogoś, kto mi też pozwala. Naturalnie było to wszystko do góry nogami, do niczego dobrego to nie prowadziło. Próbowałam moją mamę zmusić i wmanipulować w proces uzdrawiania matczynej rany, tak żeby ona zrobiła tę pracę, którą ja miałam do wykonania. Tak żeby ona nauczyła się być tą matką, której brakowało mojemu wewnętrznemu dziecku. Tak żeby ona była w stanie dać mi to uznanie, to zrozumienie, tę przestrzeń, której brakowało mi w dzieciństwie. Domyślacie się, że prowadziło to do wielu frustracji, konfliktów, nieporozumień. Ja w pewnym momencie, w tym też w takiej serii też swoich frustracji, niezadowolenia, już pomieszania totalnie emocjonalnego, musiałam sobie postanowić wręcz, że przez pewien czas nie będę się kontaktować z moją matką biologiczną, a skupię się na sobie i na mojej relacji z wewnętrznym dzieckiem. I to jest to, kochani, co my często robimy. Ja wpadłam w tę pułapkę i dzielę się nią też z taką intencją, żeby wam było łatwiej zauważyć, kiedy w nią wpadacie i nie pozostawać w niej zbyt długo. My często wchodzimy w proces uzdrawiania matczynej rany po to, żeby wpłynąć na naszą matkę odpowiednio i żeby wiedzieć, co ona nam powinna dać, co ona powinna zrobić i jak się powinna zachowywać, żeby nam było łatwiej, lepiej, wygodniej. Czyli oczekujemy w pewien sposób, że to ona wykona za nas tą trudną robotę, którą my mamy do zrobienia. Tymczasem, kochani, to jest nasza praca i ona się ma odbyć poza naszą matką biologiczną. Udział twojej matki nie jest potrzebny do twojego uzdrawiania matczynej rany. To jest twoja relacja z twoją matką w tobie, z archetypem matki, jaki w sobie nosisz, z obrazem matki, jaki w sobie masz, a który jest efektem dzieciństwa i który wciąż na ciebie wpływa, a nie z tym, jaka jest i jaka nie jest w tej chwili ta kobieta z krwi i kości. Często też nasze matki są już zupełnie innymi osobami niż były wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. I my potrzebujemy przepracować, przetworzyć nasze wczesne doświadczenia. I nawet jeśli, to jest też ten
ten ból, ten paradoks, nawet jeśli ta nasza mama z krwi i kości obecna da nam to, czego my oczekujemy, uzdrowi się, poukłada, przepracuje i będzie w stanie dać nam to, czego potrzebuje nasze wewnętrzne dziecko, to nie zadziała. Dlatego, że teraz my jesteśmy dorośli i mamy kontakt z nią dorosłą. A to, co w nas potrzebuje opieki, zaopiekowania i co jest takie głodne, pochodzi z kiedyś, pochodzi z przeszłości. To jest ta część nas, która ma 2 latka, 5 latek, która jest mała, która tam utknęła w naszej przeszłości. I nasza matka biologiczna nie ma tej mocy teleportować się w dawne czasy i zmienić tam tego. Ta nasza przeszłość żyje w tej chwili w naszym wnętrzu i tylko tam. I tylko my mamy do tego dostęp. Więc temu głodnemu, nienakarmionemu, spragnionemu dziecku w nas możemy dać tylko my od środka. Tworząc, budując relacje z wewnętrznym rodzicem, z wewnętrzną matką, która tam w naszym wnętrzu odpowie dokładnie, równiutko, idealnie na te potrzeby stamtąd. Żadna osoba z zewnątrz, nawet nasza biologiczna matka, nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego sprawdzaj, jak poznajesz kolejne tematy związane z procesem, jak przerabiasz kolejne lekcje w programie Spirala Życia. Sprawdzaj, czy robisz to dla siebie, czy znowu robisz to dla matki, pod matkę, w związku z matką twoją biologiczną. I za każdym razem, kiedy się na tym złapiesz, spróbuj przekierować tę energię w swoją stronę. Ty dla siebie. Ty, rodzic wewnętrzny dla swojego wewnętrznego dziecka. Jeśli to odbudujesz, jeśli odbudujesz tą relację, jeśli twoje dziecko wewnętrzne będzie zaopiekowane, to wtedy z tej dojrzałej już przestrzeni, z tej dorosłej perspektywy będziesz mogła ocenić, na ile i w jakiej formie chcesz być w kontakcie ze swoją matką biologiczną i staniesz wtedy do tego kontaktu jak dorosły do kontaktu z dorosłym. Ale to już jest inna historia. Do zobaczenia.